Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Czas na główną imprezę sezonu, której pierwszą część dzisiaj Wam podsumuję. Ale zanim zacznę, warto wspomnieć, że na liście startowej zabraknie Andrzy Leniszka z powodu kontuzji. Życzmy mu wszyscy zdrowia i możliwie szybkiego powrotu, bo to jest ogromna strata dla tej rywalizacji. Konkurs rozpoczął Jevhen Marusiak, ten, który rok temu na tej skoczni zdobył pierwsze od 13 lat punkty dla reprezentacji Ukrainy. Tutaj skacze nieźle, 195 metrów, więc potwierdzają się jego predyspozycje do lotu. Robin Pedersen, no niezwykle efektowny jest ten jego styl, przerażająco to wygląda, ale i przynosi efekty, bo Norwek odlatuje na 219,5 metra. Na rozbiegu już Kevin Bickner, a więc witamy Amerykanina po 2 latach przerwy od występów na najwyższym szczeblu. Kiedyś był z niego lotnik, przecież 244,5 metra rekord życiowy, tu raczej bez szans na 30. Pewnym zaskoczeniem było powołanie Sandro Hauswirta, ale ciekawostką jest jego rekord życiowy. 237 metrów z planicy, to rekord lepszy niż chociażby Kubackiego, a tu skacze nieźle, chociaż jak go zniosło, aż się przestraszyłem. Erik Belschau głęboko wychylony w nartach, ale raz, że jego skok i tak kończy się dość szybko, a dwa, że niestety Amerykanin nie zdołał go wylądować. No przeciągnął ten skok, aż przesadnie walczył tu o każdy metr, ale na szczęście chyba nic się nie stało. Po tym skoku belka została obniżona. Kasper Iwalto, jak chodzi o loty, ma czystą kartę i 185,5 metra to jego nowa życiówka. Byłem bardzo ciekawy, jak na lotach poradzi sobie Tate France, a on leci niesiony wiatrem daleko za 200 metr. No w niesamowitej formie jest 18-latek, 218,5 metra, drugie miejsce. Niko Kytosaho ma póki co fatalny sezon, punktowanie przychodzi mu z ogromnym trudem, ale treningi dziś miał dobre, a teraz... Co on tu robi? No tego to bym się nie spodziewał. 232,5 metra to jest skok chyba na czołówkę pierwszej serii. Belka zjeżdża jeszcze niżej, a z niej występ w kolejnych seriach zapewnił sobie także Aigro, a wysoko leciał też Aman i 3 metrów zabrakło mu do granicy 200. Tak fajnie nam się te zawody układają, można sobie polatać, to może i wąsek po życiówkę. No do niej zabrakło sporo, ale nie jest źle, 204,5 metra, piąte miejsce. Odrobinę dalej skoczył Insam, a Junshiro Kobayashi potwierdza rosnącą formę. W jego przypadku 217 metrów to pewne zaskoczenie. Zaskoczeniem nie jest lot Bresadoli, bo my już wiemy, że latać to on akurat potrafi, ale 213,5 metra w niezbyt sprzyjającym wietrze to także świetny wynik. Aleksander z Niszczą nie trafił na dobre warunki. Belka dalej pozostaje obniżona o 2 stopnie, ale teraz jest niemal bezwiecznie. Jemu to jednak ewidentnie nie przeszkadza. Olek to jest jednak kozak. 223 metry i prowadzi egzekwo z Kytosaho. Domen Preutz to chyba jeden z faworytów. Warunki jeszcze gorsze. Nie rozumiem, czemu w takim wypadku nie można podnieść belki, ale jak on ten skok wyciągnął? No niesamowite, przecież się wydawało, że on tutaj na 160 metr klapnie. Dawid Kubacki wybitnym lotnikiem nie jest, ale ten lot niezły. 5,5 metra, więc ta decyzja Turnbichlera raczej się broni, póki co. Piotr Żyła to skoczek o przeciwnej specyfice, jeśli chodzi o loty. Jak on w tym sezonie ma się gdzieś odpalić, to chyba tu i tak się dzieje. 218,5 metra, ale w jeszcze gorszych warunkach niż Olek i jest samodzielnym liderem. Nikaido chyba jednak lotnikiem nie jest, a dla kontrastu tuż po nim skacze Timmy Zajc. On na co dzień może nic wielkiego nie pokazywać, no ale to właśnie cechuje rasowego lotnika. Mamy loty, to i mamy występ dający nadzieję na walkę o medale. Żeby było śmiesznie, przy wietrze w plecy. Granerud zdyskwalifikowany, laje nieznacznie za 200 metr, a Lauro Kos na treningach był jednym z najskuteczniej latających zawodników. Dwukrotnie drugi, a drugi będzie także teraz, choć ta jego strata do Zajca dalej wyraźna. Przedostatnią dziesiątkę trochę egzotycznie w tej tabeli, daję Wam chwilę na to, by przyjrzeć się pełnym wynikom. Peter Preutz bardzo niespokojnie w powietrzu, no ale tak jak jego brat, wybronił się na tyle, by dać sobie szansę na rehabilitację. Jeśli Preutz leciał niespokojnie, to co powiedzieć o Fettnerze? No tutaj nie było już miejsca na walkę o odległość, dobrze, że się wyratował. Lindvik niby w Pucharze Świata stanowi część czołówki, no ale poza pojedynczymi wyskokami jego forma, tak jak rok temu, wygląda przeciętnie. Tutaj o walce o medale nie ma mowy. Po wczorajszym filmie z typowaniem faworytów, we fragmencie z potencjalnymi czarnymi końmi zapomniałem wspomnieć o Hajbeku. Trochę tego żałowałem, ale tutaj poniżej swoich możliwości. Geiger, podobnie jak Lindvik, ma na koncie indywidualne złoto tej imprezy, ale dziś nie jest to ten sam zawodnik. Paszke nie doleciał do 200 metra, a głośny doping zgromadzonej pod skocznią publiczności nie pomógł niestety Herlowi. Ryoyu Kobayashi 214 metrów, w tym momencie jest 8, więc za Polakami, ci dalej na 4 i 5 miejscu, jednak po skoku Wellingera się to zmieni, bo on skacze metrów 224, a co zrobi Stefan Kraft? Jest w wielkiej formie i w tych warunkach zdaje się, że wycisnął z tego skoku co się dało. 3,5 metra dalej niż Wellinger i plasuje się za plecami Zajca.
Dla nas sprawy układają się niezwykle optymistycznie. Dwóch Polaków w dziesiątce, a właściwie to nawet w siódemce. Druga seria rusza z 23 belki. Pierwszym, który był w stanie zbliżyć się, a nawet przekroczyć punkt K o pół metra, był De Schwanden. Nikaido zdyskwalifikowany, a skok wąska wyglądał fatalnie za progiem. Ewidentnie coś tutaj poszło nie tak. Jakby wybił się, nie wiem, może za wcześnie i bardzo krótki skok. Tande bez szału, ale na prowadzenie starczyło. Trochę dalej lądował Paszkę, a Dawid Kubacki... Brawo, on dziś skacze, powiedziałbym, nadspodziewanie dobrze. Po chwili prowadzenie objął Lindwik, a Domen Preutz na pewno liczy na rehabilitację, bo on przecież, nawet jak był w dramatycznej formie, to kiedy przychodziły loty, potrafił przynajmniej meldować się w dziesiątce. W tym sezonie jego forma nie jest wcale jakaś dramatyczna, ale i dzisiejszy wynik może być odległy od tego top 10. Peter Preutz odrobinę bliżej, no nie porywa na razie ta druga seria. Nie spodziewałbym się, że tym, który nas tutaj rozbudzi po Słoweńcach, będzie Stefan Laje, no ale jest dobrze, 216,5 metra. Tate Franz tym razem 16 metrów przed punktem K. Jan Herl spektakularnego awansu raczej nie zaliczy, to jest 214,5 metra. Spektakularny spadek może za to zaliczyć Junshiro. Nie! Robin Pedersen potwierdza, że ten pierwszy skok to nie przypadek. Styl H na skoczniach takich rozmiarów działa jak należy, a Karl Geiger... Ojoj, to już jest kompletnie zepsuty skok. No dziwne, co się z nim stało po tym Klingenthal, gdzie przecież był w stanie zgarnąć dublet. Do 200 stracił też otwierający czołową dziesiątkę Ryoyu Kobayashi. No nie jego dzień, zdecydowanie. Znacznie lepiej Michel Hajbek. W tej serii, przy mocnym wietrze w plecy, taki lot jak 210,5 metra należy traktować jako udany. Niko Kytosaho na 7 miejscu po pierwszej serii Mistrzostw Świata w lotach to wielka niespodzianka, nawet biorąc pod uwagę jego predyspozycję do latania, ale on znowu to robi i utrzyma się w dziesiątce. No fajnie, że Finowie mają dziś jakiś powód do radości. Fin prowadzi, a Oleg zniszczał... No skacze dobrze, myślę, że nie ma co narzekać, chociaż do zielonej linii trochę zabrakło, jest teraz trzeci. Ale mamy przecież jeszcze Piotra Żyłę, no trafił wreszcie na swój dzień, to jest niesamowite, jak on potrafi się zmobilizować na najważniejszy punkt sezonu i ponownie leci daleko. Poprowadzenie, choć niestety dużo stracił na tych notach, naprawdę dużo, to boli, bo przy takiej formie i patrząc na to, jakim zawodnikiem jest Piotrek, on tu by jeszcze mógł z medalem skończyć. Andreas Wellinger na pewno nie zadowoli się piątym miejscem, on jest chętny, by walczyć tu o medale i daje sobie na to szansę. Jest nieźle. Wyprzedza Piotrka o 8 punktów. Johan André Forfang ma duży problem z regularnością. Mimo pojedynczych świetnych skoków, głównie oddawanych na treningach, mało kiedy gości w czołowej dziesiątce konkursów, ale tu może się wreszcie przełamać i nawet walczyć o medal, bo druga próba równie udana i jest pierwszy, pół punktu przed Niemcem. Lauro Kos ma szansę na pierwszy wielki indywidualny sukces. On na razie w Pucharze Świata ma jedno podium, jednak po drugiej serii wypadnie z trójki. 210 metrów i jest trzecie miejsce. Stefan Kraft, wielki faworyt. Na którym miejscu zakończy dziś zawody i czy rzuci wyzwanie Zajcowi? No nie wiem, czy jest to jakieś wyzwanie dla Słoweńca, ale mimo wszystko Forfanga wyprzedzi. To było 219 metrów. Na górze został tylko Timi Zajc. Wspomniałem wcześniej o tym, że on generalnie w tym sezonie nie błyszczy, ale tutaj jest po prostu nie do zagięcia. Poza zasięgiem póki co. Najdalej w serii pierwszej, najdalej też w drugiej. 227 metrów, fantastyczne noty i wyraźna przewaga nad Kraftem. Po pierwszym dniu sprawy mają się następująco.